nie potrafię nikogo skrzywdzić. Całe życie jest zakorzony gdzieś na półce, u jakiegoś chłopca o zainteresowaniach militarnych. Nie wezmę udziału w wojnie, nikomu nie strzelę głowy, nie zdobędę Bastylii. Granat nie urwie mi nogi. A tak, taki zemdziowy. A ja tak bardzo pragnę, żeby ktoś mnie pokochał. Nie chcę żadnego pieniędzy, ani luksusu. Ja marzę o przyjacielu, żeby zabierał mnie na podwieczorki z moimi kuzynami misiami. Albo na wycieczki do lasu. Tylko tyle. Ja też chcę, żeby ktoś mnie pokochał, ale to nie jest takie proste. Ponieważ nie jestem tak popularny, jak kogoś pochałkę. Dzieci mnie kochają, ale większość chce wykupić kurcia pochatka, cegieska, tego głupiego kłapołkiego. Wszyscy myślą, że jestem pusta, bo tak wygląda. A tak naprawdę nie jest. A ja to chciałabym o koszulę. Może kupi mi jakaś dziewczynka, ja stanę na wam koszulę. Chciałabym, żeby była błękitna. Butek, 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 butek. Nie odzywa się na butekko. Nie rozumiem, dlaczego ona stoi na tej wystawie. Przy mnie wygląda jak kopciuch. Ja wcale nie jestem pusta. Ja po prostu lubię dobrze wyglądać. Podążam za trendami, nic mi nie ułknie. Włosy, paznokcie, po prostu ideał. Racja, racja, święta racja. Superlatecznie ma łatwo. Wszyscy ciągle spodziewają się pełna przesadzonej siły, bohaterskich czynów. I że niemożliwe stanie się możliwe. Do tego jeszcze ten strój. Czy tak powinien wyglądać super bohater? Do tego jeszcze te gacie. Wiecie, co chciałbym robić? Wiecie? Chciałbym mieć domek za miastem, pielęgnować ogródek, a z czasem zbawiać się. Cicho bądź! A wy myślicie, że ja chcę mieć bajkę ciągu? Ja mam z tego dosyć. Ja chcę być gruba, mieć dzieci, męża, a nie tylko na tej kruce. Gdyby nie to, co tak delikatna i zaskoczona, już dawno tylko ja stałabym na tej wystawie. A tak? Byle przeciąg możliwy. A dlaczego tylko dziewczyny mogą stać na wystawie? A strażak to niby co? Żebym się tam prezentował? Gen, weź coś powiedz. A ja to bym chciał nową koszulę. Może kupi mi jakaś dziewczynka i dostanę nową koszulę. Ja bym chciał była wędzinę. Bałwan! Bałwan i pajac! Bałwan i pajac! Pajac bałwan! Co pan? Wy robisz dziecko! Jestem stworzona do wyższych celów. Nie chcę mi się z wami w ogóle rozmawiać. Po prostu nie należy do waszej kategorii. Jestem tu, ponieważ to ja, właśnie ja jestem najpiękniejsza. Niedługo ktoś mnie kupi. To tylko kwestia czasu. Moja właścicielka będzie zamożna, bo ja jestem kosztowna. A wy będziecie tu siedzieć, zgnijecie na tej przeklętej półce. Możecie marzyć, możecie tylko marzyć. To ja wyjdę stąd na pewno. Nigdy nie stanę na tej wystawie. Zawsze będę w cieniu. Jestem ze stali, maszyna nie może rządzić. Moje serce pyka, ale nigdy nie stanę na wystawie. Nawet jeżeli nie chcę, to miło by było dostać taką propozycję. Nie mam sukni i pięknych bucików. Wszyscy traktują mnie jak pustą puszkę po poli. Ja myślę, wiem wszystko, a i tak nigdy nie będę stać na wystawie. Każdy, kto tam się znajdzie, od razu się zmienia. A maszyna nie, bo ona nie czuje. Racja, racja, święta racja. Lecie, lecie, święta racja. Przestań ich ranić swoimi żartami. A ja mam takie marzenie, aby trafić jakiegoś złego chłopca z patologicznej rodziny, satanisty, widzącego koty, słuchającego metalu. Chciałbym, żeby w jego domu panowała się noc. Wszędzie bym ją ze sobą zabierał i poznał swojego złego. Ty za nasz problemy, ja dopiero na zmartwienie. Ja bym nową błękitną koszulę. Jestem taka popularna, znana od lat, na całym świecie. Wszyscy wiedzą, kim jestem. Nie wiem, dlaczego siedzę tu, skoro to ja powinnam stać na wystawie. Dlaczego ona tam stoi? Na pewno nikt jej nie pokocha. Spójrzcie na jej włosy. Gdzie to za moje futerko? Cicho bądź, teraz moja kolej. Nie rozumiem, dlaczego ona zajmuje moje miejsce. Moje miejsce! Ken, zrób coś! Jak? To bym chciała nową koszulę. Kupi mi jakaś dziewczynka i dostanę nową koszulę. Chciałbym, żeby była błękitna. Nie rozumiem. Jak możesz taka być? Jeszcze niedawno siedziałaś tu z nami, a teraz? Wystarczyło, że posadzili cię na tej wystawie. Na tej cholernej wystawie. Racja, racja, święta racja. Chodź, kochanie.
radę, ale chodźmy już. Kupi lalkę! Jadziu, nie mamy pieniędzy na lalkę. Kupi lalkę, albo zacznę płakać. Jadziu, kupić lalkę na urodziny, to już niedługo. Kupi ją teraz, popatrz na nią, jaka jest śliczna. Wcale nie jest taka droga, kupi ją, kup! Jadziu... Jestem stworzona do wyższych celów. Nie chcę mi się z wami rozmawiać. Po prostu nie należę do waszej kategorii. Jestem tu, ponieważ to ja. Właśnie ja jestem najpiękniejsza. No długo ktoś mnie kupi. To tylko kwestia czasu. Moja właścicielka będzie zamożna, bo ja jestem kosztowna. A wy? Będziecie tu siedzieć, zgnieźć na tej przeklętej. Możecie marzyć. Możecie tylko marzyć.